siłą koalicji jest różnorodność i niektórzy powiedzieli, że przede mną był trudny support, ale ja jestem tutaj, bo ja wierzę, bo we mnie jest wielka wiara w mądrość Polek i Polaków, w mądrość nas wszystkich, obywatelek i obywateli, w dobro, wspólnotę europejską, odpowiedzialność i praworządność. My żeśmy się ze sobą umówili. Umówiliśmy się na protestach od początków grudnia 2015 roku. Ramię w ramię, kobiety i mężczyźni, czasami z różnymi poglądami, staliśmy w obronie podstawowych wartości. Demokracji, konstytucji, praworządności, praw człowieka, praw kobiet, a teraz wspólnie bronimy Polski przed tymi, którzy nie rozumieją, że nadciąga katastrofa klimatyczna. Jestem tutaj, bo wierzę w demokrację, wierzę w wolne, demokratyczne media. Jest tutaj na sali Rafał Lipski, człowiek, którego może widzieliście wczoraj, wyrzucony przez pseudodziennikarkę ze studia. Rafał, pokaż się, gdzie jesteś. Jestem tutaj, bo wierzę, że takie osoby jak Rafał, takie osoby jak Sławek Nitras, Krzysztof Brejza, jak Joanna Mucha czy Monika Wielichowska mają prawo do godności i bycia wysłuchanym i szanowanym w mediach publicznych. Bo mamy prawo, bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, kogo kochamy, jak żyjemy, jaki mamy stopień sprawności lub niepełnosprawności, w jakim jesteśmy wieku, żyć w Polsce godnie. I wierzę, że tę godność może przywrócić Polsce marszałek Sejmu, pani premier Kidawa-Błońska. Nie wspomniałam o wielu samorządowcach. Patrzę tu chociażby na pana prezydenta Jaśkowiaka, Rafała Trzaskowskiego. Wy też macie prawo do spokojnych rządów i godności, o której znowu się zapomina. Ale pani premier, ja wierzę w panią, bo pani wierzy w ludzi, bo pani wierzy w mądrość Polek i Polaków, bo pani swoją pracą pokazuje to, co jest najważniejsze w tym prawdziwym polskim patriotyzmie, którego czasem brak. Odpowiedzialność, szacunek i zrozumienie. Szacunek dla drugiego człowieka, nawet tego o innych poglądach. Zrozumienie, że Polska jest krajem różnorodnym, ale każdy i każda z nas ma prawo w niej czuć się godnie. I wiecie co? 13 października przywrócimy nam wszystkim tę godność. Pierwszego, drugiego sortu, chorym i zdrowym, pełnosprawnym i niepełnosprawnym. Przede wszystkim przywrócimy wiarygodność wielu Polkom, odrzucanym, obrażanym, ośmieszanym. Dziewczyny, widziałyśmy się na czarnych protestach, widziałyśmy się w obronie praw alimentacyjnych, w obronie naszych podstawowych wartości, bezpieczeństwa naszych dzieci, godnych emerytur dla seniorek i seniorów. Widziałyśmy się i tam ramię w ramię walczyłyśmy. I dla nas, dla was, dla naszych dzieciaków 13 października apeluję do wszystkich kobiet, idźcie na wybory. 50% kobiet w rządzie to tylko emanacja tego, co my chcemy i możemy zrobić. Wprowadzimy realną równość kobiet i mężczyzn, w tym w wynagrodzeniach, w tym w systemie emerytalnym, w tym w dostępie do służby zdrowia, w tym w prawie do wolności i godności na każdym polu. Dlaczego? Bo wierzymy w kobiety, bo wierzymy w ich siłę, wierzymy w ich mądrość, bo koalicja jest kobietą, bo Polska jest kobietą, bo Małgorzata Kidawa-Błońska jest wspaniałą kobietą. Jestem tutaj po setkach spotkań i rozmów w miejscach łatwiejszych i trudniejszych, tak jak Kaszubskie Wsie czy Podkarpacie, i łatwych, sympatycznych i przyjemnych na demonstracjach i spotkaniach z ludźmi, którzy chociażby tworzyli Komitet Obrony Demokracji, czy z innymi zaangażowanymi aktywistkami z ruchów kobiecych. W nas wszystkich jest wielka odpowiedzialność za Polskę. 13 października to nie są zwykłe wybory. To są wybory przyzwoitość, albo to, co mamy dzisiaj. Pogarda, zawiść i zawłaszczenie państwa. Małgorzata Kidawa-Błońska słusznie mówi. Nazwijmy prawdę prawdą. I nazwijmy przyszłość jasną przyszłością. I 13 października idziemy wygrać wybory.
Idziemy wygrać wybory nie tylko dlatego, że mamy mądry program, ale dlatego, że kochamy Polskę i z tej miłości. I jeszcze jedno. Nie wierzcie, że ktoś tam wam to da. Nie da wam tego trzech tenorów, którzy obiecają, a potem zostanie ogórek. Nie da wam tego ktoś, kto może rządzić z każdym. Nie da wam tego ktoś, kto wami gardzi. Dacie to sobie sami i sobie same. Dziewczyny, chłopaki, 13 października odbijamy Polskę.